Na początku jego wyprawa miała być jedynie szansą na sprawdzenie samego siebie. Potem wraz ze znajomymi z przygodzickiej fundacji Warto Żyć dla Kogoś postanowił, że wędrówkę połączy z akcją charytatywną, zbiórką pieniędzy na badania dla 11-letniego Natana z Dębnicy w gminie Przygodzice. Grzegorz Cal maszeruje polskim wybrzeżem i tym samym wspiera chłopca z problemami kardiologicznymi. Mieszkaniec Przygodzic Grzegorz Cal nad polskie wybrzeże dotarł w czwartek 9 lipca, a swoją pieszą wędrówkę rozpoczął w Świnoujściu. Pierwszy odcinek według harmonogramu, który sobie założyłem, Świnoujście Międzywodzie, zapamiętam na bardzo długo, ponieważ no niestety bardzo niesprzyjające warunki pogodowe, deszcz, zimno, wiatr i tak dalej, i tak dalej. No, taki był początek tej, nazwijmy to, wyprawy. A to wyprawa nie byle jaka, bo do pokonania Grzegorz ma około 360 km, a cel wędrówki to Hel. Po drodze głównie piasek, woda, ale też bardzo różne warunki. Plaża jest różna. Na całej długości przez te 200 km można było obserwować różne oblicze plaży na naszym wybrzeżu. Od kamienistej, na którą napotkałem wczoraj niestety pod Jarosławcem, no koszmar, po prostu myślałem w pewnym momencie, że jestem w Chorwacji, aczkolwiek jeszcze nigdy tam nie byłem. Znam to tylko z opowieści. Poprzez no mocno zbitą, twardą, po której się dobrze maszeruje, do mocno piaszczystej, brudnej, głęboko zapadającej się nawet po same kostki podczas marszu. Skąd w ogóle wziął się pomysł na pieszą wędrówkę polskim wybrzeżem? Na początku miał to być czas stricte rekreacyjny. Podczas pobytu w czasie długiego weekendu czerwcowego miałem okazję być w Dębkach. No i leżąc na plaży zacząłem zastanawiać się nad tym, jakby to było fajnie przejść wybrzeże od Świnoujścia aż po Hel. Pokonywanie przez Grzegorza kilometrów wybrzeżem nabrało jednak głębszego sensu. Życie bywa nieprzewidywalne i okazuje się, że losy Grzegorza Cala splotły się z losami 11-letniego mieszkańca Dębnicy Natana. Chłopiec jest chory i potrzebuje pieniędzy na specjalistyczne badania. I tak właśnie zrodził się pomysł piaszczystej podróży dla Natana. O tym, co przydarzyło się chłopcu, opowiada Robert Kaczmarek z Fundacji Warto Żyć dla Kogoś, czyli organizacji, która zainicjowała całe wydarzenie. Natan zasłabł w domu, był bardzo długo reanimowany, no i dopiero służby medyczne, jak przyjechały i przyleciał samolot LPR-u, udało się go uratować. Tak też trafił szybko do szpitala we Wrocławiu, przeszedł operację i założono mu kardiowerter, defibrylator, emblem SICD. Jest piątą osobą w Polsce, który taki defibrylator przysercowy ma założony. Dlaczego tak się stało? By poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba wykonać badania genetyczne w Finlandii, a to z kolei generuje koszty, stąd prośba o wpłaty dla Natana. Potrzeba na podstawowe badania, można by powiedzieć, niewiele, no bo one kosztują w granicach 1300-1400 euro. Ale może się okazać szybciutko, że nie wystarczą te badania genetyczne podstawowe, będą musiały być przeprowadzone badania szczegółowe i wtedy ta kwota gdzieś się tam podwaja, potraja i tak dalej. Rodzice chłopca nie chcieli wypowiadać się dla mediów ze względu na stres, jakiego z tego powodu mógłby doświadczyć Natan. W przypadku jego dolegliwości zdenerwowanie jest bardzo niewskazane. O to, jakim 11-latek jest chłopcem, pytamy zatem sołtys z Dębnicy i sąsiadkę rodziny za razem Wiesławę Zawadę, która razem z mieszkańcami wsi organizowała zbiórki pieniędzy na rzecz chłopca. Pogodny, spokojny, bardzo taki wesoły, będzie rozmawiał, przyjazny, kontaktowy, naprawdę jest tego. Ile razy tu były jasełka, występował, nawet był jako biskup. No tak, naprawdę bardzo fajny chłopak. Piaszczysta podróż Grzegorza Cala potrwa jeszcze kilka dni, ale walka Natana z chorobą może nie zakończyć się tak szybko, dlatego tak ważne jest każde wsparcie. Pieniądze na badania dla chłopca Fundacja Warto Żyć dla Kogoś prosi wpłacać na konto, którego numer widnieje na ekranie.